Bonjour, jesteśmy we Francji. We Francji znajduje się wieża Eiffla. Ma aż 300 metrów wysokości. Przeniosę je na moje płótno. A waży wieża Eiffla 10,5 tysięcy ton. To tyle co 2100 słoni. Ulala! Buongiorno bambini! Witamy w słonecznej Italii, czyli we Włoszech. Jesteśmy w mieście o nazwie Pisa. Tylko nie mylcie z pizzą, chociaż Włosi ją bardzo uwielbiają, tak samo zresztą jak spaghetti. Ale wracając do Pizy. Znajduje się tu krzywa wieża w Pizie o wysokości 55 metrów. Ta wieża to tak naprawdę dzwonnica. I nie byłoby w niej nic niezwykłego, gdyby nie to, że w czasie budowy zaczęła się już przechylać. Dzisiaj od pionu, czyli pozycji prostej, przychylona jest aż 4 metry. Namaste! Jesteśmy w Indiach, kraju świętych krów i kraju, w którym znajduje się jeden z 7 cudów świata, Taj Mahal. Piękna biała budowla z kopułami w kształcie cebuli. Codziennie odwiedza ją aż od 25 do 35 tysięcy ludzi. Ale tu ruch! Ni hao! Jesteśmy w Chinach. Jak widać, piękne, skośne oczy mi się zrobiły. Ryżu się najadłam, a za nami wielki mur chiński. Chiński o długości 2400 kilometrów. Wbrew pozorom, pamiętajcie, wielki mur chiński wcale nie jest jednolitą budowlą, tylko składa się z wielu mniejszych części rozciągniętych na takim długim odcinku, i nigdy nie wierzcie w to, że można go zobaczyć z kosmosu. I znów jesteśmy w pięknej, słonecznej Italii. Nie mogę się stąd tak szybko wyrwać, bo mają fantastyczne pizze i zajadam jedną za drugą. Piękne, wspaniałe, okrągłe pizze, tak okrągłe, jak to rzymskie koloseum. Koloseum, które powstało dawno, dawno temu, dzisiaj w całości już nie stoi, ale wciąż można je podziwiać. Ma aż 180 metrów długości i pomieścić może od 45 do 50 tysięcy widzów. Gorąco, słońce praży, piach dookoła i tylko jakieś trójkątne budowle. Że co, że mają specjalną nazwę? A no jasne, to są piramidy, a za nami najbardziej tajemnicza i najsłynniejsza piramida Cheopsa. Hopsa, hopsa, piramida Cheopsa ma aż 137 metrów i składa się z 2,5 miliona bloków skalnych. Uwaga, o łącznej wadze 6 milionów ton. Taki ciężar! O! Hej,
Hello, it's America! America and Statua Wolności. Statua Wolności to niesamowita rzeźba, wielka, wielka, big figura o wysokości 93 metry wraz z cokołem. To kobieta, która w prawej hands, czyli ręce, ma pochodnię, a w lewej hands, czyli left, trzyma specjalną tablicę z datą uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone. A teraz słuchają mnie everybody panie. Gdyby któraś z pań miała kompleksy z powodu swojej tutaj, jak to jest in Polish, tej tu, talii. Statua Wolności ma talii aż 11 metrów, więc don't worry. Nikt mnie nie rozumie. Wiem, przez to podróżowanie po świecie całkiem zapomniałam, że po polsku muszę mówić. Oczywiście, jesteśmy teraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie znajduje się najwyższy budynek na świecie, Burj Khalifa, o wysokości 828 metrów. To tyle, co trzy wieże Eiffla. Ma niesamowite miejsca. Na 124 piętrze można na przykład wejść na taras widokowy i podziwiać wspaniałą panoramę Dubaju, a na 67 pływać w basenie. Dosyć już tego podróżowania po świecie, ciągle nowe kraje, kolejne języki, można się w tym wszystkim już pogubić. Pora poznać budowlę, która jest dużo, dużo bliżej. Przecież tutaj, w Sobieszowie, niedaleko Muflona, na pięknym wzgórzu wznosi się niezwykle malowniczy zamek Hojnik, na którym kiedyś rządziła okrutna księżniczka Kunegunda. Dzisiaj na szczęście już jej tam nie ma, a my możemy wybierać się na spacery, na wycieczki i z nami, gdy przychodzicie do nas na półkolonie zimowe i letnie, wędrujemy dzielnie na Hojnik. A na koniec jesteśmy oczywiście w naszym pięknym, zielonym domku, czyli w Miejskim Domu Kultury Muflon, jedynym takim budynku w Sobieszowie. Możecie tutaj przyjść na zajęcia muzyczne, taneczne, malarskie, ceramiczne, teatralne. Z okien pozdrawiamy Was wesoło. Marcin, Paweł, Agata, Kasia, Agnieszka.